Kolejny projekt uchwały Komisji Społecznej w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na 2014 rok. Paragraf 1. W związku z procedurą planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, zarządzenie nr 1156 przez 2013, prezydenta miasta Krakowa, dnia 26 kwietnia 2013. Tworzy się na rok 2014 ranking zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. Pierwsze. Dofinansowanie zajęć z hipoterapii dla dzieci z terenu dzielnicy 5. Robota z porażeniem mózgowym, realizator MDK Dom Harcerza, ulica Rybuta 18 w Krakowie. Dwa. Dofinansowanie do obozu hipoterapeutycznych do dzieci z terenu dzielnicy 5. Robota, szkoły integracyjnej, realizator MDK Dom Harcerza, ulica Rybuta w Krakowie. Sfinansowanie wykonania projektu budowlanego dotyczącego windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ulica Zakątek 2 w Krakowie. Realizator Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ulica Zakątek 2 w Krakowie. 4. Zakup pomocy terapeutycznej do prowadzenia zajęć metodą EPACOM. To zestaw programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, realizator Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ulica Zakątnika w Krakowie. 5. Zakup leków dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 5 Krowodrza, korzystających z pomocy filii nr 7 MOPS-u Andrzeja Słowackiego 46 w Krakowie. 6. Dofinansowanie organizacji 7 edycji konkursu plastycznego O czym marzę, gdy zamykam oczy. Realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształtowych nr 1 z ulicy Kijowskiej 1 w Krakowie. 7. Dofinansowanie organizacji 6. Integracyjnej Olimpiady Sportowej Paraolimpiady realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształtowych nr 1 przy ulicy zlokalizowanej przy ulicy Kijowskiej 1 w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie. Jeden dodatek chyba jeszcze poświęcać mogę w punkcie 6. Jak już pełna nazwa szkoły, to nie będzie pełna zespół szkoły z kształtą integracji. Integracji. Oczywiście. Ale jak kioska 3? 3. Jak są... No to... Nic ze zgłoszeń? Tak, może wyjaśnię, znaczy tu są zadania, w sumie najważniejszym, najdroższym zadaniem z tych wszystkich zadań jest zadanie numer 3. My to wpisujemy teraz do rankingu, bo no, zmienia się procedura dotycząca uchwalenia tych zadań i tam pan pełnomocnik chce jak najszybciej. Myśmy już nawet przewodniczącym, że już prawie z biura balista wysłali pismo w tej sprawie do pełnomocnika. Bo sesja była teraz później. Natomiast jeszcze to zadanie będziemy omawiali z dyrekcją i jeszcze z panią Byszewską z Wydziału Spraw Społecznych, która jak najmniej chociażby to zadanie wpisać, bo lepiej wydawać na takie większe zadanie niż najpierwsze. Natomiast chcemy jeszcze jakąś więcej informacji o tym, bo no, to jest projekt, dzięki któremu szkoła będzie mogła przystąpić o aplikowanie do środki zewnętrzne. Bodajże do 2 roku. Tak, to jest pokażę. No tak. Mało tego, że będzie mogli korzystać dzieci ze słuchu, nie będą. Tak. Ruch. Dziękuję. Nikt więcej nie proszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto trzymał ten głos. Dziękuję, kto jest dobrze jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.